Cześć, to ja, wasza ulubiona sonda kosmiczna. Chcę wam o czymś opowiedzieć, ale najpierw zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie ruch Słońca na naszym niebie. Wszystko wskazuje na to, że Ziemia stoi w miejscu, a gwiazdy i planety krążą wokoło. W sumie to logiczne, bo przecież stojąc twardo na Ziemi nie czujemy, żebyśmy się poruszali, prawda? Otóż to nieprawda. Posłuchajcie tej historii. Pięćset pięćdziesiąt lat temu urodził się Mikołaj Kopernik. Człowiek, który pokazał raz i na zawsze, że Ziemia porusza się wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. A jak do tego odkrycia doszło? Mikołaj urodził się w Toruniu. Niewiele wiadomo o tym, jaki był jako chłopiec, ale wiadomo, że miał brata Andrzeja i studiował w Krakowie. Już wtedy był uważany za pracowitego i dociekliwego studenta. Dzięki pomocy wujka wyjechał do Włoch i najpierw studiował tam prawo, a potem medycynę. Ale w jego sercu od zawsze była chyba astronomia. W czasach, w których żył, większość uczonych uważało, że Słońce i inne gwiazdy, a także planety, krążą wokół Ziemi. Ale Mikołaj Kopernik uważał, że coś w tym obrazie nie pasuje. Patrzył w niebo, tak jak wy przed chwilą, ale nie w myślach, tylko naprawdę. Gdy skończył studia, wrócił do Polski i rzucił się w wir pracy. Pomagał wujkowi, który zapłacił za jego zagraniczne studia. Był jego sekretarzem, tłumaczem, wysłannikiem, księgowym, a nawet lekarzem, bo w końcu skończył medycynę. Jak pośród tak wielu obowiązków znalazł czas na obserwację nieba? Nie mam pojęcia. W tamtych czasach było to tym trudniejsze, że Mikołaj nie miał do dyspozycji urządzeń naukowych, laboratoriów i obserwatoriów. Wszystko musiał wybudować i wykonać sam, ale udało mu się. Przez kilkadziesiąt lat swojego życia prowadził obserwacje i obliczenia, aż w końcu był gotowy do napisania książki swojego życia. Co ja mówię? Książki całej epoki! O obrotach ciał niebieskich. Oj, co to była za książka? Wywracała do góry nogami to wszystko, co ludzie, nawet uczeni, myśleli o kosmosie. Wielu Kopernikowi nie uwierzyło. Ale z czasem, gdy kolejni uczeni dostarczali dalszych naukowych dowodów, stało się jasne, że to Mikołaj, pracowity i dociekliwy chłopak z Torunia, miał rację. Gdy chcecie o wielkim Mikołaju Koperniku dowiedzieć się więcej, zerknijcie do Akademii Superbohaterów. Tam znajdziecie historię innych polskich prawdziwych superbohaterów.